szacunku dużo podczas dni, bo tu jedzie maszyna. Gdzie to kiedyś taka, to widział presę taką wielką, ledwo wyprzedzić, ale będziemy o. No ruch na wsi, no żniwa, no duży, no ale to ma swój też urok, nie, to wszystko, że to tak jak ten header, to wszystko tak idzie i ja to kocham. Ale to tak jak mówię, to no niepoważna sprawa, żeby w Młotpolu, no niby nastawieni są na zarobek transportowy tego zboża przy tych żniwach, no i tam jest niedopilnowanie, tam najlepiej to jakby co odcinek, jak tu widzicie, to żeby przychodziły nowe te sekretarki i tam się rajcować nad nimi, ten mały z tym starszym jeszcze i skakają nad tymi babami, a jak jest interes, to niedopilnowanie, no. I chłop stoi teraz przy kombajnie i nie wie, gdzie zboże wysypać, no. To tak nie może być, no. Jadę, widzę, bizon chodzi. Mówię, podjadę jeszcze na chwilę, bo Adaś to leży gdzieś pod kombajnem, tam wszystko spadło. Coś tam zadzwonił kombajnista, że mu huczy łożysko gdzieś w hederze któreś. Dopiero jak się będzie już gotować na hederze, to mówi.